Cześć, Julia Przeźnik, TV Reklama, ze mną Dawid Załęcki, świeżo co po swoich rundkach, które dzisiaj były troszkę krótsze niż zazwyczaj. Cześć, Dawid. Cześć, witam. Troszkę się też rozgadałeś na tych rundkach. Chyba tego się nikt nie spodziewał, jeżeli chodzi o ciebie. Zawsze tak mało się udzielasz, a dzisiaj troszkę więcej. Czym to było spowodowane? Nie wiem, jakoś tak dzisiaj klimat był dobry. Czyli jeżeli chodzi o wrażenia z dzisiejszych rundek, to bardzo pozytywne. Tak, no ogólnie tak. Diego przed chwilą zrobił uścisk łapy i miał tam 67-700. Jestem ciekawa, ile będziesz miał ty, więc wręczam tobie sprzęt, żebyś mógł ścisnąć. Ja takimi urządzonkami się nie bawię, nie mogę zdradzać tutaj no przeciwnikowi, dawaj, jak mam siły, nie mogę. Dawaj, no ale... nie, ja już mówiłem, żadne łapki się nie bawię, nie, ani nic. Nie, nie. Słuchaj, on ma wszystkie atuty, wszystko co możliwe, a ja nie mam... Ja jestem stary już, więc... Muszę bazować na tym, że nie znam mnie, nie do końca. Czy jednak tak pozytywnie odbierasz tutaj Mateusza, nawet to, że Denis nie wygrał w łapki, to nie robi tobie? Nie, no wygrał to Denis, to dobrze, gorzej jakby przegrał, nie? Chociaż przynajmniej mają po remisie, nie? Jeden wygrał w tym, drugi w tym. Ty i Denis będziecie się bić na tej samej gali. Jestem ciekawa, czy ty będziesz chciał zobaczyć walkę Denisa, czy to będzie dla ciebie zbyt stresujące? Nie, nie będzie to zbyt stresujące. Przecież ja też widzę z nim, że po zawodach, najpierw na amatorskich, wszędzie... Stresuję się oczywiście, ale no zawsze jeździłem, także chętnie zobaczę. Stres jest podwójny, czy jednak ze względu na to, że jest Denis, to jakoś łatwiej wam to przychodzi? Nie zrozumiałem pytania. Czy stres jest podwójny, że walczycie i ty, i syn, czy jednak właśnie to powoduje, że jest mniejsze? Nie, znaczy ja powiem ci, ja większy stres zawsze mam przez to, jak Denis walczy, nie? Także ja jak do swojej walki wychodzę, to ten stres jest delikatny, ale jak na przykład Denis się bił z nim... to kurwa serce mi tak napierdalało, że ja myślałem, że mi wyskoczy normalnie z klatki piersiowej, nie? Także długo już takiego czasu nie odczuwałem, nie? Wiem, że widzowie też bardzo by chcieli zobaczyć ten rewanż i możliwe, że do takiego dojdzie, jeżeli chodzi o Don Diego i Denisa, ale dzisiaj to ty z nim walczysz. Czy ty będziesz mógł dać po tej walce jakieś rady Denisowi, żeby go lepiej przygotować właśnie do tego rewanżu? Czy jak do tego podchodzisz? Może też właśnie to jest jakiś, wiesz, krok pierwszy do tego, żeby Denis ten rewanż jednak zwyciężył i żeby było 1-1? Przede wszystkim to Denis moich rad nie słucha, także nie będę ich dawał. Czyli nic mu nie przekażesz? Nie ma sensu, bo on i tak mnie nie słucha. On ma swój pogląd, swoje podejście do życia, więc nie ma sensu. Jeżeli chodzi o Diego, on teraz będzie miał walkę z Balboą, dość głośną, na Gromdzie. Ty powiedziałeś, że nie chciałbyś nigdy zawalczyć na gołe pięści. Czym to jest spowodowane? Wiesz co, szkoda mi rąk, bo ja chciałbym sobie trenować. I trenować cały czas, a taka przerwa po złamanej ręce gdzieś, znaczy może nie złamanej ręce, bo złamanie się zrasta szybko, ale czasami są tu takie kostki drobne w rączce, że jak pouszkadzasz, to czasami pół roku albo i rok się ciągnie, takie coś, trudno się goi. Nie ma sensu, nie widzę, ja tam kariery nie zrobię już, a jak mam sobie na jednej walce rozpieprzyć ręce i później pół roku czy rok nie mógł trenować, to... Bez sensu, nie dla mnie. Jesteś zawodnikiem, który przyjmuje każdego rywala, czy jakoś ich sobie specjalnie może selekcjonujesz? Bo jeżeli nie, to ja mam dla ciebie zawodnika, przeciwnika, który bardzo chętnie wyszedłby z tobą do pojedynku, a jest nim Marcin Najman, który dzisiaj był tutaj z nami i powiedział, że on walk nie odmawia jak najbardziej. No ja powiem ci tak, od początku, ja tak jak tutaj jestem, ani jednego przeciwnika nie wybierałem. To zawsze do mnie dzwonią i mówią, że mają dla mnie takiego przeciwnika i czy chcę zawalczyć. No i walczę, no i tyle, więc ja nie wybieram, nie szukam, jak ktoś chce, organizacja tego będzie chciała, no to zawalczę, nie? Co prawda Denis Labryga będzie miał dopiero swoją pierwszą walkę na Highliku z Konradem Karwatem. Wiem, że chce też walki z Denisem. Jak ty byś się zapatrywał na walkę w takim razie z Denisem Labrygą? Że ja z nim, czy on z Denisem? Nie, z Denisem, z tego co wiem, to jakoś tam już wstępnie uzgodnili, że chcieliby taką walkę, ale ty z Denisem Labrygą. Ja? Nie wiem, nie myślałem nigdy z tej kategorii. Tak jak mówię, no to do mnie z Halika dzwonią zawsze i mówią, że chcą, żebym zawalczył. Ja nie sądzę, żeby mi dali w ogóle taką walkę, bo nie wiem, czy to by był sens. Tutaj z Diego dali mi, no bo widzą tam jakiś potencjał, w sensie takim ojciec ze syna, coś, no oni tak to twierdzą, nie? A także w ogóle tak do tego nie podchodzicie, co jest bardzo ciekawe, że mówisz, że on się ciebie nie słucha i żadnych rad nie przyjmie. Dzisiaj też był ranking. Kto ma większe szanse na zwycięstwo? Jak myślisz, jak widzowie obstawili procentowo mniej więcej? W sensie ja ze swoim i Denis ze swoim rywalem? Nie, ty kontra Diego. Kto ma więcej szans na wygraną? Czy ja, czy Diego? Tak. No wiadomo, że Diego.
A jesteś w stanie powiedzieć mi więcej, jaka to jest różnica procentowa? Kurwa, wiesz co, nie jestem w stanie, bo tak naprawdę tutaj jest bardzo dużo młodzieży, dzieciaków po 12, pewnie 15 lat, a oni nie mają żadnego pojęcia tak naprawdę o takim realnym podejściu do sportu walki, więc może być zakłamanie, nie? Przez to, że brak świadomości. Diego jest pewny, że było to 80 do 20, pewnie, a było... Bo taka jest, tak realnie jest, nie? A pewnie było 60-40. 59-41, bardzo no, dobrze, w takim razie zgadłeś. Czyli ty też jesteś tego zdania, że Diego ma większe szanse na wygraną, skoro tak mówisz? No to jest logiczne, no to jest przez mi świata w tej dyscyplinie, no i wiek, wszystko, doświadczenie idzie za nim. Ale sporty walki są nieobliczalne i zaskakujące, więc nieraz było tak, że ktoś całą rundę, jedną, dwie, trzy przegrywał, i, a jeden cios zakończył, chyba tak było z Ferrari nawet ostatnio, nie? Tak, no, więc ostatnie 8 sekund. No, sporty walki są nieprzewidywalne, więc nie można skreślać nikogo przed końcem walki, nie? W takim razie ty już masz jakiś tam plan wstępny ułożony. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że konferencja przebiegnie też tak fajnie z twoim udziałem, w sensie, że będziesz się więcej wypowiadał, jak i dzisiejsze rundki. No, zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie humor, tak? Dokładnie. Dzięki. No, dzięki również.